Test kierownic do gier można przeprowadzić praktycznie wszędzie, na przykład w domu. I to jest świetna recepta na zły test, ponieważ brakuje w nim dwóch punktów odniesienia. Toru i odpowiedniego samochodu. Jesteśmy na torze w Kielcach. Za mną kilka rodzinnych samochodów. Wybieram ten z kierowcą. Do testów zaprosiłem rajdowego mistrza Polski i Słowacji Wojtka Huchałę. Crossbow to pierwszy superlekki sportowy samochód od austriackiego producenta motocykli KTM. Ważące 800 kg, 240-konne wcielenie KTM-owskiej filozofii Ready to Race posłuży nam w dzisiejszych testach. Najpierw przejedziemy się nim po prawdziwym torze, a później zasiądziemy za kółkiem wirtualnej wersji auta. Punkty odniesienia mamy, a zatem czas na właściwy test. Na pierwszy ogień idzie Tracer Zonda, najbardziej budżetowa z naszych kierownic do gier. Kosztuje około 170 zł. W zestawie macie kierownicę, pedały, fotel niestety trzeba sobie dokupić we własnym zakresie. Wojtek, zaczynaj. Jedziemy. Na pierwszy rzut oka kierownica wydaje się być trochę mała. W zwykłym samochodzie w KTM-ie to działało troszkę inaczej. Co najbardziej mnie martwi, no to biegi wbijane na odwrót. Jak pedały? No pedały działają w zasadzie bez żadnego wyczucia. Zarówno gaz, jak i hamulec działają z tym samym naciskiem, co jest dziwne. W samochodzie jest zupełnie inaczej, ponieważ hamulec zawsze działa trochę ciężej. No tutaj tej funkcji ewidentnie nie ma. Jeżeli chodzi o wibracje, no też za wiele tutaj, przyznam szczerze, nie czuję, co się z tym samochodem dzieje. Mogę jedynie co obserwować obraz. Jak z czułością? Bo jest regulacja czułości. Chcąc być perfekcjonalistą, ustawiłem na maksymalną czułość i rzeczywiście tylko na tym ustawieniu jedzie mi się dobrze. Na innych samochód w ogóle mnie nie słucha, nie idzie za ręką, a tego naprawdę nie lubię. 170 zł. Kupujesz? Wiesz co, no zastanawiałbym się, czy jednak nie grać na padzie. Okej, no to mam dla ciebie coś droższego. Logitech Driving Force GT, kierownica projektowana z myślą o Gran Turismo. Wojtek, mógłbyś w cenie tej kierownicy kupić 3 Tracery, kosztuje około 650 zł. Pytanie, czy jest 3 razy lepsza od poprzedniej? No to sprawdźmy ją. No to działaj. Słuchajcie, od razu pierwsze co czuję to, że samochód cały czas przemawia do mnie w języku przyczepności. Mianowicie kierownica cały czas wibruje, czuję cały czas jakieś obciążenie, więc zdecydowanie ułatwia mi to jazdę. Biegi działają sprawniej, hamulec również jest łatwiejszy do wyczucia. No myślę, że to jest poważny sprzęt i zbliżyliśmy się do realizmu. Myślę, że też ta kierownica jest bardzo precyzyjna w momencie skrętu, jak również kąt skrętu kierownicy jest zdecydowanie większy. Tak jak w prawdziwym samochodzie, no to widać, że to już nie jest zabawka, tylko jest to sprzęt naprawdę profesjonalny. Tam jest mnóstwo ustawień, personalizacji. Co o tym sądzisz? No tak jak w bolidzie, tak jak w rajdówce, wszystko masz pod ręką. Każdy guzik tak naprawdę jest dostępny. Możemy zmieniać sobie różne ustawienia samochodu, więc myślę, że to jest bardzo fajna rzecz. Myślisz, że może być lepiej? Myślę, że na pewno ja mogę pojechać lepiej. Pytanie, czy jakiś inny sprzęt będzie jeszcze bardziej realistyczny? Mam droższy. Sprawdźmy go. Thrustmaster T500 RS. 2000 zł. Mam nadzieję, że jest tego warta. Startuj. Słuchajcie, no pierwszy zakręt i już się czuję jak w prawdziwym KTM-ie. Kierownica działa równie ciężko, jakby opór na kierownicy jest niesamowity. No z tym, że w KTM-ie mieliśmy manualną skrzynię biegów, tam ten ruch ręki musiał być troszkę inny. To jakby sprawa jest wygodniejsza, ale działa to bardzo przyjemnie. Kierownica działa na tyle ciężko, że troszkę jest czasami, widzę, tutaj się trzeba zaadoptować do tego, żeby w odpowiedni sposób czuć przyczepność. Mhm. Ale powiem wam, że już po kilku zakrętach, mimo małych przygód, otrzymam bardzo dużą frajdę z jazdy. A chyba przede wszystkim właśnie o to chodzi. Jest bardzo czuła, rzeczywiście tak jest? Kierownica wyczuwa najmniejszy ruch mojej ręki. Samochód cały czas reaguje na wszystko, co się tutaj po drugiej stronie telewizora dzieje. Także myślę, że to jest bardzo ciekawa opcja, żeby nawet może i potrenować przed sezonem rajdowym bądź wyścigowym. Dobra, teraz ja muszę pojechać. Dobra, dawaj. Ta kierownica ma jeszcze jedną fajną funkcję. Związana jest ona z pedałami.
Wojtek, podobno można ustawić pedały pionowo i poziomo, dobrze mówię? Tak jest. W niektórych sportowych samochodach pedały wyrastają z podłogi, w niektórych z kolei w większości te pedały po prostu wiszą. Tu możemy ustawić to na dwa sposoby. Pytanie, Kuba, jak tobie wygodniej? Wiesz co, chyba w tamtym ustawieniu było lepiej. No, czyli jak w prawdziwym sportowym samochodzie. Bardzo cię proszę. Dziękuję ci uprzejmie. Wsteczny, bo wjechałem w bandę i lecę dalej. Dzisiaj pierwszy raz jechałem KTM-em Crossbow, 250 tysięcy za podstawową wersję tego samochodu i 125 razy mniej za ten zestaw. Jeżeli chcecie mieć frajdę z jazdy i skończyć ją cali, wybierzcie tę kierownicę, bo jest naprawdę fantastyczna.